Platforma Obywatelska sprawowała w Polsce rządy w latach 2007-2015. Dziś politycy Prawa i Sprawiedliwości przedstawili część niespełnionych obietnic formacji Donalda Tuska z 2011 roku. Donald Tusk zapowiedział, że w sobotę poda swoje 100 konkretów. Nie ma potrzeby czekać tak długo. Mamy te konkrety. Konkrety wstydu Tuska. To 100 spraw, z których ponad 90% nie potrafił lub nie chciał załatwić. Akcja została nazwana Narodowym Czytaniem Kłamstw Donalda Tuska. Przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy w krótkich materiałach cytowali program PO z 2011 roku i zderzali to z rzeczywistością. Płace sfery budżetowej, zamrożone ze względu na kryzys, zaczną ponownie rosnąć. Ja przypomnę, że kwoty bazowe wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej zostały zamrożone przez Platformę i Donalda Tuska do 2015 roku, a więc dużo dłużej niż trwał kryzys. Zlikwidujemy obowiązek noszenia przez kierowcę przy sobie dowodu rejestracyjnego swojego pojazdu i prawa jazdy. Mieli na to wiele lat i nawet tak prostej rzeczy nie zrobili. Stop kłamstwom Tuska. Do 2013 roku wprowadzimy rozwiązania gwarantujące Polsce wysokie przychody z wydobycia gazu łupkowego, które przeznaczymy na bezpieczeństwo przyszłych emerytur. W 2013 roku Platforma podniosła wiek emerytalny. PiS poprzez dzisiejszą akcję stara się przypomnieć wyborcom, jak wyglądała rzeczywistość w Polsce przed 2015 rokiem. Ludzie w mediach społecznościowych żywo komentują te wszystkie rzeczy, przypominają trochę właśnie tak humorystycznie, trochę się naśmiewają, ale z drugiej strony to też jest pokazanie, że jednak jest partia, czy też jest ugrupowanie, które potrafi realizować swój program. Mówię tutaj o Zjednoczonej Prawicy. Partia rządząca przypomina, że Platforma Obywatelska nie jest wiarygodna. W sytuacji, gdy mamy alternatywę, to dawanie drugiej szansy komukolwiek, kto wcześniej z tej szansy nie skorzystał, no jest już, prawda, mało racjonalne. No i może choćby w tym względzie ma to sens, żeby ludziom uzmysławiać. O obietnicach wyborczych w przypływie szczerości mówili w restauracji Sowa i przyjaciele prominentni politycy PO, Radosław Sikorski i Jacek Rostowski. Bardzo dobry test, jak się pan A poza tym obietnice polityczne wiążą tylko tych, którzy nie wierzą. Z dokumentów, które opublikował zespół programu Jedziemy TVP Info, wynika, że Donald Tusk konsultował z kanclerz Angelą Merkel podwyższenie wieku emerytalnego w Polsce. Tusk konsultuje, dzwoni do Merkel po to, żeby co? Uzyskać zgodę? Pod butem decyzji z Berlina mamy podwyższać wiek emerytalny? Taka była filozofia Donalda Tuska? I takiej Polsce chciał, żebyśmy wszyscy funkcjonowali Donald Tusk? To kto decyduje? Warszawa, Polacy czy Berlin? W świetle dzisiejszej akcji PiS wynika jasno, że premier Tusk zlekceważył obietnice złożone Polakom, a skupił się na umowie z Angelą Merkel. Bardzo trudno jest zbić Tuskowi ten argument, że on uzgadniał z Niemcami całą swoją politykę dotyczącą Polski, bo jest zbyt wiele faktów o tym świadczących. A on nawet nie próbuje zaprzeczać. On uważa, że może sobie z tego nic nie robić. No to jest oczywiście błąd. I on za ten błąd zapłaci najprawdopodobniej dosyć zdecydowaną przegraną. Trwają dyskusje o tym, jak będzie wyglądała polska scena polityczna po wyborach. Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec zasugerował, że PO nie wyklucza powyborczej współpracy z Konfederacją. Czasem konfederaci mają ciekawe pomysły, chociażby dotyczące reformy podatkowej. Może uda się stworzyć rząd, który pozwoli, chociażby rząd mniejszościowy. Słowa polityka PO współgrają ze stanowiskiem wpływowego członka Konfederacji Przemysława Wiplera. Gdyby w ogóle z kimkolwiek rozważać koalicję, to uważam, że z różnych powodów sensowniej byłoby taktycznie dogadać się na głębokie zmiany w Polsce po tych 8 latach, na chwilę, na techniczne, na wyczyszczenie państwa z obecną opozycją. Pomostem pomiędzy Platformą a Konfederacją może być Roman Giertych, który przed laty był liderem narodowców, a dziś jest wiernym człowiekiem Donalda Tuska. Zarówno Konfederacja, jak i Platforma Obywatelska to są partie prorosyjskie, a ponadto ja ich uważam za rodzaj paserów majątku narodowego. Platforma Obywatelska już dawno wyprzedawała co się da, zapowiada, że będzie to robić nadal. No i ci liderzy konfederacy, ci jak ja to nazywam lumpenliberały, też uważają, że co się da, to trzeba posprzedawać. Wybory parlamentarne odbędą się już 15 października. Tego dnia będzie miało miejsce również ogólnokrajowe referendum, w którym Polacy zdecydują między innymi, czy powinno się podnieść wiek emerytalny. Gdy Donald Tusk w 2012 roku zdecydował się na tę reformę, zlekceważył głosy mówiące o potrzebie referendum.
Paweł Błoch, Telewizja Republika.